Po omówieniu utworów zbiorowych i połączonych chciałbym dodać jeszcze kilka słów o utworach zależnych. Ich formę określa artykuł 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zatem zgodnie z tym przepisem utworami zależnymi są w szczególności tłumaczenia, przeróbki i adaptacje. Trzeba pamiętać, że aby móc rozporządzać i korzystać z opracowania, konieczne jest uzyskanie zezwolenia od twórcy utworu pierwotnego, chyba że prawa majątkowe do tego dzieła już wygasły. Nie zmienia to faktu, że prawo autorskie do opracowania powstaje, tak jak w przypadku innych utworów, w momencie ustalenia i to niezależnie od tego, czy autor utworu zależnego uzyskał stosowne zezwolenie. Bez tego zezwolenia wykonywanie praw do opracowania będzie po prostu niezgodne z prawem, ale to zupełnie odrębna kwestia. Regułą są w tym obszarze zgody wyrażane w formie licencji odpłatnych. Gdyby jednak licencjobiorca przez 5 lat nie rozpowszechnił swojego dzieła, twórca utworu pierwotnego może cofnąć to zezwolenie, ale z zachowaniem otrzymanego wynagrodzenia. To jeden z wielu przykładów, gdzie prawa autorskie bardzo preferencyjnie traktuje twórców. Trzeba pamiętać, aby na egzemplarzach opracowania umieszczać także informacje o autorze utworu pierwotnego. Obowiązek ten wynika wprost z artykułu 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Utworu zależnego nie można mylić z utworem inspirowanym, który posiadając cechy indywidualnej twórczości artystycznej, powstał pod jakimś wpływem, pod inspiracją, taką widoczną z psychologicznego, z emocjonalnego punktu widzenia. Jako przykłady utworu inspirowanego podaje się wariacje muzyczne, improwizacje muzyczne, czy jakieś plastyczne interpretacje czyjejś twórczości. Jak widać, w prawie autorskim mamy sporo pojęć nieostrych, a granice między poszczególnymi instytucjami są często bardzo trudne do określenia, są po prostu bardzo niewyraźne. Ale czy to jakiś szczególny zarzut akurat do tej ustawy, do ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych? Myślę, że nie. To zwykła cecha w końcu. Akty generalne nie mogą być tak precyzyjne, żeby objąć wszystkie bardzo takie dokładne regulacje. Potrzebujemy interpretacji, do tego potrzebujemy prawników, do tego potrzebujemy urzędników. No więc myślę, że z perspektywy studentów GAP-u nie jest to bez znaczenia.